Cześć, nazywam się Waldemar Lewiński, jestem biologiem i współautorem kursów Biologii Rozszerzonej dla licealistów i uczniów techników. Oczywiście dotyczy to także kursu, który właśnie rozpoczynasz, czyli naukowych podstaw biologii. Zanim jednak przejdziemy do planowania pierwszej lekcji, chciałbym jeszcze wyjaśnić jedną sprawę: mianowicie, słyszysz teraz mój głos, natomiast gość, którego widzisz na ekranie, to wirtualny awatar. Awatar będzie się pojawiał we wstępach do lekcji, a potem, potem będzie już tylko mój głos i materiały graficzne ilustrujące wykłady. Zapraszam Cię więc na pierwszą lekcję kursu Naukowe Podstawy Biologii. Zatytułowałem ją Świat Biologii, ponieważ wykład do niej ma charakter ogólny i nie będzie bezpośrednio przydatny na maturze. Jeśli zaś chodzi o plan do tego wykładu, przedstawia się on następująco. Na początek standardowe wprowadzenie, czyli to, co teraz oglądasz. Następnie krótko omówię cechy specyficzne i charakterystyczne życia. Tutaj pojawią się dwie ważne definicje. Moim kolejnym zadaniem będzie zobrazowanie poziomów organizacji życia ściślej zaś mówiąc, poziomów organizacji biologicznej. Kiedy się z tym uporam, przedstawię Ci podział nauk biologicznych. Będzie nawet tort. Tyle, że bardzo nietypowy. Ostatnią częścią regularnego wykładu jest ciekawostka. Spróbujemy na razie bardzo wstępnie odpowiedzieć sobie tu na pytanie, czy wirusy są żywe. Jeśli zaś nie masz czasu lub ochoty, żeby przebijać się przez ten cały wykład, przygotowaliśmy też wersję short, którą możesz potraktować jak podsumowanie. A zatem znasz już plan. Ja zaś dodam jeszcze tylko, że do lekcji dołączyliśmy krótki sprawdzian, którym jest elektroniczny mini test. No cóż, a zatem do dzieła. Pora teraz na zebranie cech życia i istot żywych, a także na próbę zdefiniowania, czym właściwie jest życie. Zacznijmy jednak od tego, że przez całe stulecia, od czasów Arystotelesa, uważano, że istoty żywe, czyli życie, tym różnią się od martwej materii, od nieżycia, tak bym powiedział, mianowicie, że mają duchowy, taki niematerialny element. W sobie, a martwa materia tego elementu nie ma. I jeszcze w XVII wieku, skądinąd wybitny flamandczyk Johann Baptista van Helmont twierdził, że życie to jest coś, co ma taką siłę życiową, vis vitalis z Łaciny. I dopiero w XIX wieku uczeni dowiedli, że przemiany, które uważano za specyficzne dla żywych istot, można też realizować poza żywymi istotami, czyli na przykład reakcje biochemiczne przeprowadzać za przeproszeniem w probówce. I nie ma żadnej tajemniczej vis vitalis, która odróżnia organizmy żywe od martwej materii. A zatem co odróżnia życie od martwej materii? I tak, znana ci już komórkowa budowa to bardzo ważny element. Pokazujemy tutaj taką specjalną recinę, którą przygotował pan Jacek Ballerstedt. Tutaj widzimy, że ten hipcio, przepraszam, jest zbudowany z komórek. Chodzi o to, że komórki mogą tworzyć struktury wyższego rzędu, np. tkanki, organy. Do tego jeszcze wrócimy. Mało tego, w komórkach są też uporządkowane hierarchicznie struktury. A zatem uznajemy, że to jest cecha życia. Czy jedyna? Nie. Mamy czynności życiowe. Zakładam, że wiesz. Czym jest ogólnie odżywianie się, dalej oddychanie, wydalanie, reagowanie, w tym ruch, bo ruch jest formą reagowania, dalej rozmnażanie się, wzrost i rozwój. Pokazujemy to wszystko właśnie na takich symbolicznych rysunkach, z tym, że zwróć uwagę, że nie definiujemy dokładnie tych pojęć. To zrobimy w przyszłości. Natomiast, jeśli coś się odżywia, oddycha, wydala i tak dalej, tak dalej, no to właśnie będzie. Żywe. Z tym, że tu od razu trzeba zwrócić uwagę, że pojęcie oddychanie jest o tyle nieprecyzyjne, że może oznaczać wymianę gazową, ale może też oznaczać proces biochemiczny. A zatem z tym pojęciem trzeba tutaj po prostu ostrożnie. Natomiast wracając do cech życia. Otóż życie cechuje homeostaza, czyli zdolność do utrzymania pewnej równowagi wewnętrznej. Homoostazę też zdefiniujemy sobie w przyszłości, natomiast teraz przytoczę tylko przykład. Otóż człowiek potrafi utrzymywać stałą temperaturę ciała, mimo iż zmienia się temperatura otoczenia. Zatem, zdolność do utrzymania tej stałej temperatury ciała jest elementem homeostazy. Dobrze, kolejna uniwersalna cecha życia to metabolizm czyli przemiany materii i energii, które zachodzą w żywych organizmach. W martwa materia, nawet jeśli ulega reakcjom, to mają one zupełnie inny charakter i nie są metabolizmem. Metabolizmem jest natomiast także oddychanie komórkowe, stąd właśnie zastrzeżenie dotyczące tego pojęcia. Zatem, gdybyśmy mieli wymieniać bezpiecznie czynności życiowe, to w miejscu tym ja po prostu wstawiłbym określenie wymiana gazowa, dlatego że oddychanie komórkowe mieści się w obrębie metabolizmu. A zatem, coś ma budowę komórkową, realizuje czynności życiowe, utrzymuje równowagę, realizuje też metabolizm. Niektórzy uważają po prostu, że to jest kluczowa czynność życiowa i tyle. Natomiast dalej, otóż żywe przystosowuje się do zmian w środowisku. Mamy tutaj zatem specjalną ikonę pana Jacka, i tutaj znowuż pana Jacka Baleszteda, i tutaj znowuż taki hipcio przystosowuje się do zmian w otoczeniu. Tym, że już teraz wypadałoby zasygnalizować, że przystosowanie, czyli adaptacja, obejmuje także przystosowanie o charakterze ewolucyjnym. Też o nich będziemy rozmawiać w przyszłości. Natomiast teraz zebraliśmy sobie uniwersalne cechy życia i możemy się pokusić o zdefiniowanie życia. Tu sprawa nie jest taka prosta, dlatego że istnieje ogólna definicja. Ona mówi, że życie to Coś w rodzaju procesu, ogół swoistych, wysoko zorganizowanych przemian fizycznych i reakcji chemicznych, czyli te wszystkie czynności życiowe i metabolizm, one mają taki swoisty charakter, które zachodzą w wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych, czyli po prostu w organizmach. To właśnie jest życie. Ale są tacy badacze, którzy uważają, że życie trzeba definiować inaczej. Z tym, że myślę, że w szkole średniej taka definicja jest całkowicie wystarczająca. Natomiast pojawiły się nam tutaj organizmy, czyli istoty żywe. Wypadałoby więc też je w tym momencie zdefiniować. A zatem organizm to taki układ fizyczny, twór. Po prostu materialny, który zbudowany jest w sposób hierarchiczny, czyli składa się z jednej lub większej liczby komórek, w którym to układzie fizycznym zachodzą swoiste procesy życiowe, wyliczaliśmy je pracowicie, i który jest zdolny do samodzielnego życia. To po prostu organizm. I te dwie definicje, moim zdaniem, warto byłoby zapamiętać. Naszym kolejnym zadaniem będzie wykazanie, że istnieje wiele poziomów organizacji biologicznej i razem tworzą one taką hierarchiczną, czyli piętrową organizację życia. A zatem zacznijmy od poziomu najbardziej takiego podstawowego, jeśli tak można powiedzieć. Ten poziom będą nam tworzyć atomy i cząsteczki. Tutaj pokazujemy grafiki i teraz wypadałoby tylko stwierdzić, że atomami i cząsteczkami zajmują się przede wszystkim fizyka i chemia, ale biologia pośrednio jak najbardziej. A jeśli mówimy o cząsteczkach już takich jak na przykład białka czy kwasy nukleinowe, no to zainteresowanie biologów zdecydowanie rośnie. Zobaczmy zatem, co mogą tworzyć różnego rodzaju cząsteczki. Właśnie, tworzą organella, czyli. Mówiąc ogólniej, struktury komórkowe to jest wyższy, bardziej złożony poziom. Struktury komórkowe z kolei składają się na komórki. Komórka, i to warto pamiętać, jest podstawową jednostką budowy i funkcji każdego organizmu i uwaga, może być tak, że pojedyncza komórka jest też całym organizmem. Z tym, że trzeba pamiętać, że większość organizmów ma budowę wielokomórkową. Mało tego, wśród nich najliczniejsze są tkankowce, czyli w tym momencie dochodzimy do tego, że komórki tworzą wyspecjalizowane tkanki. Zwróć uwagę, że cały czas konsekwentnie w tej lekcji jeszcze niczego dokładnie nie definiujemy, ale mamy strukturę wyższego rzędu, czyli tkanki. Co dalej? Tkanki budują. Organy albo narządy, jak kto woli. Powiedzmy sobie takie jak na przykład tutaj pokazane serce, ale to może być mózg, to może być mięsień, a w przypadku rośliny na przykład liść. Co dalej? Organy tworzą układy narządów. Takie jak na przykład układ krwionośny, który tutaj na rysunku pokazujemy. Układy narządów oczywiście tworzą już cały organizm i w ten sposób dochodzimy do organizmu. Ale uwaga, organizmu wielokomórkowego i tkankowego, bo przypominam, może nawet pojedyncza komórka być organizmem. Co dalej? Biologia interesuje się nie tylko poziomem pojedynczego organizmu, ale także, uwaga, populacjami. Czyli tutaj mówimy o grupie osobników jednego gatunku, które powiązane są z wzajemnymi zależnościami, które mogą się swobodnie krzyżować i tak dalej. Czyli ogólnie rzecz ujmując, mówimy tutaj o populacji. Populacje wszystkich gatunków zamieszkujące dany teren to już biocenoza, czyli jeszcze wyższy poziom organizacji biologicznej. Jeśli, jeśli tak można powiedzieć, do biocenozy dołożymy składniki środowiska nieożywionego, abiotycznego, otrzymamy już ekosystem. Tutaj będziemy już mówili o krążeniu materii, przepływie energii i tego typu elementach. Czy to koniec? Nie, dlatego że są jeszcze wyższe poziomy hierarchii. Mam tutaj na myśli biomy. Biom to już jest taka kategoria trochę sztuczna, mianowicie biom to po prostu pewna jednostka fizjograficzna, czyli coś takiego, co ma określoną florę i faunę, zamieszkujące określony teren. Które ma charakterystyczny klimat. Podajmy sobie teraz przykład biomu, lasy liściaste. Może to być tajga, może to być, nie wiem, step, tundra. To właśnie są przykłady biomów. I to jeszcze nie jest najwyższy poziom organizacji biologicznej, dlatego że biomy złożą nam się na biosferę, czyli po prostu na ten wąski taki tak naprawdę pasek, który ten pierścień, który oplata całą kulę ziemską, czyli wszystkie organizmy na Ziemi i strefa z warunkami te, tego życia, strefa, w której te organizmy występują, razem tworzą biosferę. I w ten sposób dotarliśmy do najwyższego poziomu organizacji. Jak widać, są to poziomy narastające. Tu trzeba pamiętać, że kolejne poziomy w dużym stopniu zależą od tego, jak są zorganizowane poziomy niższe. Ale to nie jest tylko prosta suma pojawią się także nowe cechy. A skoro już jesteśmy przy poziomach, to warto byłoby zauważyć, że biologia niejako odpowiada na te poziomy w ten sposób, że można tutaj wyróżnić nauki, które zajmują się. Teraz jeśli będziemy się interesować biomami czy biosferą, to tak naprawdę będzie to domena biogeografii. Ale jeśli już mówimy o ekosystemach, biocenozach czy też populacjach, to mamy tutaj do czynienia z ekologią i to są nauki tak zwane ponadorganizmalne. Jeśli mówimy o poziomie organizmu, tutaj można mówić o morfologii, ogólnie budowie zewnętrznej, dalej można mówić o anatomii i w tym momencie anatom będzie się zajmował zarówno układami narządów, jak i narządami, a częściowo także tkankami, z tym, że te są głównie przedmiotem zainteresowania histologów. Jest taka nauka, ona nazywa się histologia. I wreszcie, kiedy schodzimy na poziom podstawowy, tutaj mamy do czynienia z cytologią, czyli nauką o komórce. Oczywiście cytologia zajmuje się także organellami. Natomiast jeśli mówimy już o cząsteczkach, o atomach, o reakcjach chemicznych, to w tym momencie mówimy ogólnie o biochemii. A zatem najpierw zbudowaliśmy układy coraz wyższego rzędu, a potem prześledziliśmy niejako w drugą stronę nauki, które zajmują się tymi różnymi poziomami organizacji biologicznej. Przed chwilą pojawiły się już pierwsze przykłady nauk biologicznych, czas zatem omówić to zagadnienie. Zacznijmy więc od tego, że współczesna biologia to tak naprawdę taka wielka nauka. Cała dziedzina wiedzy, w obrębie której można wyróżnić nauki bardziej szczegółowe. One często nazywane są też dyscyplinami, ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj panuje spora dowolność. Przy czym nauki biologiczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to nauki, które zajmują się konkretnym obiektem badań. Czyli tutaj kryterium jest przedmiot badań. I jeśli nauka zajmuje się Zwierzętami, no to mamy oczywiście do czynienia z zoologią. Przy czym zoologia to też jest tak naprawdę wielka nauka, w obrębie której możemy wyróżnić na przykład entomologię, czyli naukę o owadach, czy też herpetologię, naukę o płazach i gadach. To oczywiście nie wszystkie przykłady, chcemy tutaj tylko pokazać po prostu próbki. Co dalej? Jeśli obiektem, czyli przedmiotem badań będą rośliny, mamy do czynienia z botaniką. Dalej, jeśli badać będziemy grzyby, mamy do czynienia z mikologią, czy też mykologią. I wreszcie, tutaj mamy jako przykład także mikrobiologię, czyli naukę, która zajmuje się mikroorganizmami, małymi organizmami, mówiąc tak bardzo ogólnie. Z tym, że w obrębie biologii można wyróżnić takie nauki, które zajmują się określonym problemem badawczym i jeśli badają na przykład czynności życiowe, to taka nauka jest po prostu fizjologią, czyli mamy tutaj do czynienia z fizjologią. Z kolei, jeśli badamy procesy chemiczne, procesy biochemiczne, mamy do czynienia z biochemią. Wreszcie, mamy morfologię to jest nauka biologiczna, która zajmuje się budową organizmów, w wąskim rozumieniu budową zewnętrzną, chociaż tak naprawdę Anatomia, czyli nauka zajmująca się budową wewnętrzną organizmów, jest częścią morfologii. No dobrze, zostawmy te szczegółowe dywagacje. Zwróćmy teraz uwagę jeszcze na dwa przykłady. Mamy tutaj genetykę, czyli jeśli zajmujemy się dziedziczeniem, przekazywaniem cech, to w tym momencie właśnie mamy do czynienia z genetyką. Z kolei ekologia, o tej nauce już mówiliśmy, zresztą wiesz doskonale, że zajmuje się relacjami pomiędzy organizmami i ich środowiskiem. A zatem mamy tutaj dwa kryteria i tylko wybrane przykłady nauk biologicznych, czy też jak to woli, dyscyplin. I może jeszcze w tym momencie warto byłoby zwrócić uwagę, że część ma w swojej nazwie słynne logos, bo logos greckie to słowo albo nauka. Ale nie jest to reguła, wystarczy spojrzeć na o właśnie takie przykłady. A teraz proponuję ci skosztowanie tortu tak się bowiem składa, że amerykański ekolog Eugene Odum zaproponował kiedyś podział biologii na nauki w formie takiego tortu. O co tutaj chodzi? Otóż wyobraź sobie, że wykrawasz sobie teraz po prostu kawałek tortu. Kawałek tortu to tak naprawdę obiekt badań. Powiedzmy sobie, że w tym przypadku wykroiliśmy sobie kawałek Zoologiczny, tak, czyli zajmujemy się zoologią. Ten kawałek mógłby być cieńszy, bo na przykład zajmować się będziemy tylko teriologią. A zatem kawałek tortu według oduma, to jest po prostu obiekt badań, czyli to są te nauki, takie nazwijmy je taksonomiczne. Natomiast każdy kawałek składa się z warstw tortu. I warstwy tego tortu to są te dziedziny, które zajmują się problematyką badań. A zatem, czy możemy mówić o systematyce np. zwierząt, albo nie wiem, roślin, tutaj mamy botanikę, wreszcie grzybów? Jak najbardziej tak. Dalej, czy możemy badać budowę i funkcję komórek zwierzęcych w tym przypadku? Tak, dalej, anatomię. Fizjologię, genetykę, ekologię i szereg innych warstw. Dlatego że warstw tych tutaj w tortie oduma może być zdecydowanie więcej. To jest po prostu materiał poglądowy. Natomiast dobrze pokazuje w jaki sposób zorganizowane są nauki biologiczne i szczerze mówiąc w jaki sposób cała biologia stanowi po prostu spójny, logiczny system. A teraz kolejna sprawa, mianowicie biologia odgrywa olbrzymią rolę w różnych dziedzinach życia, z tym, że trzeba tutaj sobie wyraźnie powiedzieć, że jak to się mówi, całymi garściami czerpie z dorobku innych nauk. Tutaj pokazujemy tylko chemię i... Fizykę, ale oczywiście nie należy zapominać o matematyce, a nawet o geografii. Z tym, że my tutaj pokazujemy tylko po prostu wybrane elementy. I teraz, na styku, jeśli tak można powiedzieć, biologii i chemii, rozwinęła się biochemia. Z kolei na styku fizyki i biologii rozwinęła się biofizyka. Mamy tutaj zatem do czynienia z przenikaniem się nauk, które korzystają ze swojego dorobku. Jeśli zaś spojrzymy na sprawę nieco bardziej praktycznie, okaże się, że z kolei z dorobku biologii pełnymi garściami znowu korzystają takie dziedziny, powiedzmy sobie, jak medycyna. Myślę, że sprawa jest ewidentna, prosta. Dalej, wspomnijmy tutaj farmakologię. W końcu, jeśli mamy przygotowywać jakieś leki, no to w takim razie dobrze byłoby wiedzieć, jak one będą działały na żywe organizmy, w tym także na człowieka. Co dalej? Kolejny przykład. Rolnictwo, które także korzysta z dorobku biologii. Wreszcie leśnictwo. A w tym miejscu wymieńmy sobie jeszcze biotechnologię. To jest nowa nauka, która funkcjonuje na styku biologii, ale także informatyki i wreszcie przemysłu. Tak więc biologia jako nauka podstawowa jest bardzo ważnym elementem, który funkcjonuje w wielu niezwykle istotnych dziedzinach życia współczesnego człowieka. Także w psychologii, także w pedagogice, w końcu teraz uczysz się i to w jaki sposób efektywnie się uczyć, w jaki sposób przekazywać wiedzę, to jest właśnie przedmiot ogólnie rzecz ujmując pedagogiki. Skoro przed chwilką była mowa o torcie, to może tym razem porozmawiajmy o takim deserze. Z tym, że deserem jest tutaj zakończenie naszej dzisiejszej lekcji. Proponujemy Ci bowiem jako ciekawostkę rozważyć, czy wirusy są żywe, czy martwe. W związku z tym przygotowaliśmy render modelu trójwymiarowego wirusa. To jest tylko przykład. I teraz zastanówmy się, co to tak naprawdę jest. Czy to jest organizm? Nie. To jest wirion. A zatem czym jest wirion? To taki odpowiednik organizmu, który funkcjonuje w świecie wirusów. Jest to pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej. Spójrzmy zatem teraz, z czego taki wirion jest zbudowany. On ma bardzo prostą budowę, jest bardzo mały, średnio licząc, wielokrotnie mniejszy niż każda komórka i składa się z kapsydu czyli płaszcza białkowego, to te niebieskie kulki na naszym modelu. One są tak regularnie ułożone i tworzą właśnie kapsyt. Oczywiście ten kapsyt może mieć różny kształt, ale to w tej chwili jest mniej istotne. W kapsydzie zamknięty jest kwas nukleinowy. U wirusów może to być DNA albo RNA. Nigdy oba razem. I co dalej? Otóż część, nie wszystkie, ale część wirusów ma jeszcze białkowo-lipidową osłonkę. Ten wirus akurat osłonkę ma. A zatem mamy tutaj do czynienia z tworem o bardzo, ale to bardzo prostej budowie. I teraz będziemy mogli przejść do tego, aby zastanowić się, czy właściwie wirusy są żywe, czy martwe. Tu pokazujemy kilka przykładów wirusów. Jak widać, te wiriony różnią się wyglądem zewnętrznym. Są też pewne różnice w budowie wewnętrznej, ale ogólnie rzecz ujmując, schemat jest zawsze taki sam. A zatem wirusy nie mają budowy komórkowej. Co dalej? Wirusy nie wykazują żadnych funkcji fizjologicznych. Nie odżywiają się, nie rosną, nie wydalają, nie oddychają itd., itd. Co dalej? Otóż wirusy nie mają własnego metabolizmu. A zatem w tym momencie wirusy mają cechy martwej materii. Jednocześnie jednak wirusy zbudowane są z kwasów nukleinowych i białek, a kwasy nukleinowe i białka są podstawą funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Co dalej? Wirusy mogą się namnażać, to taki specyficzny sposób powielania się. Dalej, dziedziczą cechy, czyli wiriony potomne są podobne do wirionów, nazwijmy to, rodzicielskich, a to też cecha istot żywych. I wreszcie wirusy na skutek mutacji zmieniają się, czyli ogólnie rzecz ujmując ewoluują. A zatem jeśli spojrzelibyśmy na te cechy, powiedzielibyśmy, że wirusy mają wyraźne cechy materii żywej. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że wirusy dla większości biologów stoją na pograniczu materii martwej, i świata istot żywych. I ostatecznie decyzja o tym, czy uznasz je za twory żywe czy martwe, tak naprawdę zależy od tego, jakie kryteria są dla ciebie najistotniejsze. Pora kończyć z tymi kulinarnymi porównaniami i zakończyć całą lekcję. A zatem krótkie podsumowanie. Proszę bardzo. Pierwsza sprawa. Biologia jest nauką, która bada budowę, czynności życiowe, zróżnicowanie i pochodzenie organizmów. Nazwa pochodzi od greckich słów bios, czyli życie, i logos, czyli słowo albo jak to woli, nauka. Sprawa następna. Życie można zdefiniować w sposób następujący, że jest to ogół swoistych, wysoko zorganizowanych przemian fizycznych i reakcji chemicznych. Zachodzących w wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych organizmach. A organizm, czyli istota żywa, to układ fizyczny zbudowany z komórki lub komórek, przeprowadzający procesy życiowe i zdolny do samodzielnego życia. Kiedy mówimy o jednym organizmie, o jednej istocie żywej, pamiętajmy, że możemy też używać określenia osobnik. Kolejna sprawa, mianowicie trzeba przypomnieć teraz cechę istoty żywej. Mianowicie, właśnie jest ona obiektem wyodrębnionym ze świata zewnętrznego, dalej realizuje czynności życiowe, takie jak odżywianie się, wymianę gazową, wydalanie, ruch, reagowanie, rozmnażanie się. Dalej wzrost i rozwój. Taka istota żywa ma własny metabolizm, jest wewnętrznie stabilna, czyli ogólnie rzecz ujmując, utrzymuje na jakimś poziomie homeostazę oraz przechowuje i przetwarza własną informację genetyczną. Zawiera informację o budowie takiego organizmu i o tym, jak ma być zbudowane, jak ma działać jego potomstwo. Ostatnia sprawa, biologia jest olbrzymią dziedziną wiedzy, przy czym można ją dzielić na nauki albo jak to woli dyscypliny ze względu na obiekt badań albo ze względu na problematykę badań.